Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko w szczególnym dniu. W szczególnym, bo dzisiaj 30. urodziny obchodzi mój wydawca, Karol Pawłowicki. Karolu, rośnij duży. A ja kłaniam się też nisko naszemu gościowi. Dr Michał Sutkowski, szef Warszawskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych, jest z nami. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. My to jesteśmy rzeczywiście z tego pokolenia, dla którego Maradona był Bogiem. Chyba większy niż dla dzisiejszych dzieciaków Messi, prawda? Zdecydowanie on był być może porównywalny z Messim, ale dla nas był oczywiście Bogiem. Tak, Maradona potrafił, proszę państwa, nogą zrobić wszystko. A teraz porozmawiamy o czymś, co nas wszystkich dotyka, dużo bardziej nawet niż piłka nożna. Dlaczego jest tak mało testów, panie doktorze? Rząd mówi, że to dlatego, że lekarze rodzinni nie kierują pacjentów na badania. Panie redaktorze, żeby była jasność, to nikt lekarzy rodzinnych, nikt nas oczywiście nie ogranicza w robieniu testów. To pierwsza uwaga. Druga uwaga to mam nadzieję, że obostrzenia sanitarne przyniosły efekt już. Powolutku zaczynają przynosić efekt. W związku z tym jest trochę mniej wirusa w przyrodzie. I druga rzecz, która, a w zasadzie trzecia, o której chcę powiedzieć, to to, że niestety ludzie nie chcą przychodzić na testy, ludzie nie dzwonią do nas. Ale to zaraz, sekundę, zanim o tym, spróbujmy to uporządkować rzeczywiście. Powtórzmy, to znaczy pan naprawdę i to z ręką na sercu mówi, że to nie jest tak, że macie jakieś naciski, żeby może nie kierować, albo nie przesadzajcie, albo są jakieś utrudnienia, nie. Bo nie wiem, bo sanepidy na prowincji mówią, nie, no gdzie za dużo, nie damy rady. Nie, nie, to my lekarze rodzinni decydujemy o tym. Rzeczywiście mamy absolutną wolność w decyzji od 1 października dodajmy, bo wcześniej były ograniczenia administracyjne, ale udało nam się porozumieć z panem ministrem co do tego, że takich ograniczeń w dobie pandemii dla lekarzy być no nie powinno, co jest oczywiste. To jest jeden. Druga Dobrze, rzecz. Dobrze, ale właśnie wspomniał pan o tym, że ludzie się boją. Tak, ludzie się boją i to jest potężne zjawisko. Koledzy o tym mówią z całej Polski, ja też to obserwuję w swoich przychodniach. Mianowicie boją się tej stygmatyzacji, boją się zostać na izolacji, boją się, że ich rodziny będą na kwarantannie, boją się, że nie będą mogli pójść do pracy, no ale to skutkuje tym, że chodzą. Chodzą do pracy chorzy i niestety w ten sposób roznosimy pandemię. I to jest zjawisko właśnie dlatego niepokojące. Mówi pan, że boją się stygmatyzacji, a może po prostu boją się utraty zarobków. To jest w najlepszym wypadku utrata 20% pensji na czas przebywania na kwarantannie, na zwolnieniu lekarskim. To jest prawda, ale panie redaktorze, no, musimy tutaj do odpowiedzialności zaapelować. Dlatego, bo bez tej odpowiedzialności to pandemia nigdy się nie wyciszy, nigdy nie wygaśnie, dlatego bo osoby z objawami, to klinicznymi, wyraźnie objawami będą chodziły do pracy. My obserwujemy takie zjawisko. To proszę państwa, to ja pozwolę sobie w swoim własnym głupkowatym, prywatnym imieniu zaapelować. No, lepiej stracić 20% pensji niż życie. Może nie swoje, ale cudze tej osoby, którą zaraziłem. Dokładnie. Jeśli... No dobrze, tylko panie doktorze, to fajnie brzmi, jak tutaj taki mądry dziennikarz z Warszawy się wymądrza, bardzo mądry już teraz naprawdę, bez ironii, pan doktor, a jak taki człowiek siedzi i on ma po prostu jakieś objawy i przeraża go ta wizja, to co on ma zrobić, to znaczy gdzie on ma pójść, do kogo się udać, mam niepokojące objawy, nie wiem czy to już jest koronawirus, czy może zwykłe przeziębienie, co mam zrobić? No właśnie. No pierwsza rzecz, zostać w domu. To jest podstawowa rzecz, dlatego, bo jeżeli to jest paragrypa, to też nam oczywiście pomoże, czy grypa, jeżeli zostaniemy w domu. Ale poza tym zostań w domu, uchroni oczywiście, gdy mamy koronawirusa. Nas uchroni, bo nie będziemy mieli reinfekcji, powikłań, uchroni wszystkich dookoła. Ale druga rzecz, którą trzeba zrobić, dzwonić do lekarza rodzinnego i w kontakcie z lekarzem rodzinnym zadecydować o dalszym przebiegu całego leczenia. Czyli dobrze, a teraz tak, lekarz rodzinny zauważa, no miejmy nadzieję, że to tak wygląda w istocie, że po 5 dniach żadne objawy nie minęły i co? Jak to wygląda dalej? Tak, lekarz rodzinny w zasadzie już powinien mieć pod opieką tego pacjenta w pierwszej, drugiej dobie. Ja apeluję do pacjentów, żeby dzwonili w miarę szybko, bo czasem są kłopoty z dodzwonieniem się do lekarzy rodzinnych, choć akurat do większości placówek poza dużymi miastami, dodajmy, nie ma takich problemów. I teraz lekarz może zlecić test poprzez teleporadę. Jeżeli ma wątpliwości to do stanu zdrowia pacjenta, to oczywiście może poprosić go o wizytę w przychodni i bada w przychodni w pełnym rygorze sanitarnym. No właśnie, ale chciałem spytać, o to wie pan, wizyta w przychodni. Mówimy o pacjencie, u którego podejrzewamy koronawirusa. Czy on po prostu nie rozniesie go?
Jeżeli ma przyjechać do tej przychodni własnym transportem, to oczywiście nie zalecamy takich rzeczy. Jeżeli przyjedzie własnym samochodem i przyjmiemy go w określonej godzinie, w wyznaczonych godzinach dla takich pacjentów, dla tego typu pacjentów podejrzanych, w pełnym rygorze sanitarnym, to oczywiście dla niego nie będzie to niebezpieczeństwo. No dobrze, ale panie doktorze, znowu... Można też... Brzmi to jeszcze, bardzo jeszcze prosto. Tylko tak. Tak, no bo to jest proste. Jest proste, panie redaktorze. I jeszcze możemy przez teleporadę wysłać takiego pacjenta także na test oczywiście. Ale właśnie, i tutaj się zaczynają schody, panie doktorze, bo pan to wszystko przedstawia, jakby to wszystko było no w sumie dość banalne, ale już na pewno prostsze niż kupowanie ciuchów przez internet. Ale jak ja patrzę na zlecenia lekarzy pierwszego kontaktu, tudzież jak pan mówi pierwszego konfliktu, to przez cały weekend poprzedni tych zleceń było 1000, 1200 niespełna, przez ostatni 1000. Ja rozumiem, że lekarze rodzinni nie pracują w weekendy, no ale to oznacza, że ten pacjent przez weekend nie ma prawa chorować. Dobrze rozumiem? Nie, nie. Tak już źle niestety nie jest. Ale było, rzeczywiście tak było, że z testami było trudniej. Teraz od pewnego czasu uzyskali także możliwość wykonywania tych testów lekarze, oczywiście SOR-ów i z przyjęć oddziałów zakaźnych zawsze mieli, ale teraz również nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, wyjazdowej i ambulatoryjnej, czyli te osoby, które jak gdyby są przedłużeniem POZ-u w dni świątecznej w nocy. Dobrze, proszę Państwa, o testach jeszcze porozmawiamy, jeszcze do tego wrócę, bo nie wszystko rozumiem, ale pojawiają się wszędzie, w internecie, w gazetach, no, w telewizjach, wszędzie, jakieś przeróżne, a zwłaszcza w reklamach, domowe lub paradomowe sposoby na przejście koronawirusa. To pokrótce, panie doktorze, zacznijmy od takich, które mnie osobiście wydają się najgłupsze, oregano. Dlaczego nie tymianek? Nie no, no, no. On trochę wzmaga odporność. Troszeczkę zwiększa odporność, więc czasem te środki takie... No dobrze, które... tak samo mogę powiedzieć czosnek, tak? Oczywiście. No i trzeba powiedzieć czosnek, oczywiście. Tak, no dobrze, a witamina D. Ja mówię o tym dlatego, że przedwczoraj, cytuję teraz komunikat z Kancelarii Prezydenta, prezydent Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu z ekspertami na temat roli witaminy D i innych czynników w procesie budowania odporności przeciwko SARS-CoV-2. No i przepraszam bardzo. To znaczy co? No, witaminę D brać i nie będziemy chorować? To brzmi za prosto. Nie, tak, to jest za prosto. Oczywiście nie ma leku przyczynowego, nie ma tej możliwości, która zabezpiecza przed koronawirusem, czyli szczepionki, póki co jeszcze nie ma. Nie ma w związku z tym jakiegoś, prawda, czegoś fantastycznego, co weźmiemy i nie zachorujemy, ale możemy budować odporność. I takim elementem jest oczywiście witamina D3, wspomniany oregano, ale czosnek, cebula, zdrowa żywność, ruch, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jabłka, to... oczywiście jabłka, marszałek, jak to było jabłko z wieczora i nie ma doktora. U nas doktor jest, proszę Państwa, doktor Michał Sutkowski, rmf24.pl, interia.pl, dalszy ciąg tej rozmowy. Panie doktorze, to jesteśmy razem z naszymi internautami. Ja przepraszam, bo właśnie odbieram SMS-y od wicemarszałka Sejmu, pana Piotra Zgorzelskiego. A proszę, proszę. Ale oczywiście, tak, bardzo ciekawy ten wywiad medyczny i pan marszałek Zgorzelski nas teraz słucha, więc pytanie nie tylko dla pana marszałka Zgorzelskiego, ale dla państwa. Pozdrawiamy wszystkich. Ale do pana doktora. Panie doktorze, dobrze, bo te wszystkie domowe sposoby niestety bardzo często są brane jako takie remedium na wszystko. To znaczy weź pan czosnek i całego COVID-a nie ma. Jeszcze raz musimy to rzeczywiście komunikować, dobrze komunikować wszystkim pacjentom, wszystkim nam, że nie ma leku przyczynowego i takie metody tylko zwiększają nieco odporność. I to w stopniu bardzo często niewystarczającym. Najważniejszym elementem niezachorowania będzie DDM na całym świecie. Będzie natomiast... co, przepraszam? DDM. To wszystko, o czym mówimy. Dystans, dezynfekcja, maseczki. Tak. Nie wie pan, przepraszam bardzo, ja jestem świeżo po wywiadzie z doktorem, on do mnie też mówił jakimiś, proszę państwa, skrótami i ja nic nie rozumiem. Nie, ale ten skrót jest akurat... Tak. Dystans, dezynfekcja, maseczki, to rozumiem. Tak jest.
Tak, było, i to jest zdaje się, że po wojnie było DDT, ale to było co innego. To był... Tak, to było co innego, dokładnie. I to jest ten podstawowy poziom naszej kultury epidemiologicznej, natomiast my musimy ją podnosić na wyższy poziom. I wyższy poziom to takie zachowania chociażby, o których mówiliśmy. To szczepienia, to budowanie odporności. Ale panie doktorze, słyszy pan teraz o tym, że Polacy szczycą się tym, że oni na te ferie to i tak pojadą, tylko powiedzą, że są służbowo. I wtedy co? Jesteśmy wygrani, brawo my. No właśnie, tego się boję, dlatego, bo dochodzi do sytuacji dosyć paranoicznych, że z sekretarką można jechać do hotelu, a z żoną nie bardzo, prawda? No coś tu nie gra wyraźnie, prawda? Przepraszam, trudno mi to nie zabrzmiało. Jak to dobrze, że ja nie mam sekretarki, proszę państwa. No dobrze, ale... Panie, nie możemy stosować koronawytrychów, przecież my się wygłupiamy, my robimy coś wbrew sobie zupełnie, przecież to jest dramatyczne. Po to są te ferie w jednym terminie, żebyśmy, uwaga, zostali w domu. No dobrze, no, ale... Nie zabrzmiało, tak musi być. No dobrze, ale wie pan właśnie, że ludzie są po prostu zmęczeni. To mniej więcej rok będzie w lutym, jak nas to dziadostwo dopadło. I teraz... To jest tak, że... Zgadza się. No dobrze, ale wie pan, jak ktoś sam przetrwał i dookoła jeszcze nie pomarli, to ma takie poczucie, wygłupiają się. Wie pan, ile jest, przepraszam, internetowych płaskoziemców, którzy wiedzą lepiej niż pan? No, niż ja, to akurat żaden problem, bo to wiadomo, ja to tępy jestem, ale... Ale ja to, proszę państwa, pracuję w tym radiu, dlatego że radio dostaje dofinansowanie za zatrudnianie niepełnosprytnych. Ale... Ja no i ten wydawca. Wydawca siedzi. Nie, teraz mamy drugiego wydawcy, Jonasza, który zasługuje na wszelkie miłe słowa, bo teraz zastępuje Karola. Karol, jak przystało na grzecznego młodzieńca, pojechał do mamuni i do tatunia tam świętować 30 urodziny. Dobrze, ale zostawmy tematy moich wydawców. Ja mam naprawdę całą masę jeszcze poważnych pytań. Pan mówi tak, siedźmy w domu w czasie tych ferii, bo one po to są zamknięte. Ale Sylwester? No hello, a jak się spotkam z paroma osobami, to co to komu zaszkodzi? Panie redaktorze, no cały czas trzeba powiedzieć, że robimy sobie krzywdę. Szukamy koronawytrychów. Ja jestem akurat zwolennikiem takich gwałtownych, mocnych lockdownów, nie takiego pełzającego może jak teraz. Ja bym wolał, żeby to było szybciej, krócej, ale bardzo intensywnie. Natomiast po każdym takim lockdownie, po każdym takim zamknięciu gospodarki, społeczeństwa, jakkolwiek to nie nazwiemy, obostrzeniach, będziemy wynosili coś z tego i podnosili na wyższy poziom kulturę epidemiologiczną poprzez naprawdę sensowne kampanie społeczne, poprzez to, że będziemy rozmawiać z ludźmi i tłumaczyć te wszystkie mechanizmy, że każda osoba z zewnątrz, poza twoimi domownikami, jest twoim, cudzysłów, epidemiologicznym wrogiem. Każda cię może zarazić. Jeżeli przychodzisz do babci, jesteś wnuczkiem, jesteś córką, załóż maseczkę i obie strony siedzą w tych maseczkach w domu. No to jakaś masakra. Wyobraża pan sobie, przepraszam, spotkanie z babcią w maseczce, ja w maseczce, babcia w maseczce i... Panie redaktorze, wyobrażam sobie dlatego, bo dramatyczne są statystyki dotyczące zgonów w Polsce. To jest dramat. Jesteśmy tak, to prawda. Mamy mało, relatywnie mało zakażeń, tak. Ale mamy jakieś koszmarne liczby zgonów. Z czego to wynika? Czy mało to wynika z tego, co było 14-16 dni temu, czyli z takiego szczytu piku zachorowań. I te zachorowania były na poziomie około 25 tysięcy. A chce mi pan powiedzieć, przepraszam, że to jest żniwo wielotysięcznych demonstracji i takiego ogólnego poluzowania na ten czas? Ja mogę tylko powiedzieć tak, że zwiększenie o 10% mobilności w przeciągu 80 dni, takie są badania MOKOS-u z Wrocławia, Uniwersytetu Warszawskiego, wielu PZH, innych jeszcze placówek, zwiększyło nie zachorowalność, tylko zakażenie na poziomie 200 tysięcy. Więc prawdopodobnie, częściowo także i te manifestacje, jakkolwiek byśmy je oceniali, bo to nie chcę nie tutaj mówimy, wchodzić... Panie doktorze, sekundę, nie tak? Mówimy teraz o polityce, żeby później nie było, tak, że my się tutaj tak podpuszczamy. Ja pytam po prostu o manifestację, bez względu na to, przeciwko albo za czym ona była. Tak,
One też zwiększają zakażenie, niebezpieczeństwo zakażenia, bo osoby są często bez maseczek, bardzo blisko, skandują, krzyczą, ten bioaerozol się unosi. Oczywiście, jeżeli by te osoby były, nie wiem, w hali sportowej zamkniętej, to liczba zakażeń byłaby zdecydowanie większa. No tak, kilkukrotnie. Ale przypomnijmy sobie, proszę Państwa, jak było we Włoszech wczesną wiosną, mecz sportowy. Więcej, panie redaktorze. Pozwolę sobie tutaj wrzucić coś takiego. Lombardia się zaczęła od stoków narciarskich. Mecze piłkarskie, boiska włoskie, mecze piłkarskie, otwarte przestrzenie, zakażenia. Więc to nie jest tak, że otwarta przestrzeń nas zwalnia z... Jeżeli by nas zwalniała otwarta przestrzeń, to byśmy przecież w maseczkach nie musieli chodzić po ulicy, nie musielibyśmy się dystansować, a to robimy. To jest podstawa. I właśnie tłumaczenie tego wszystkiego na poziomie takim bardzo prostym językiem, nie pewnych reklam, prawda, tylko jakiejś kampanii edukacyjnej, takiej powinno podnosić kulturę. No dobrze, to pan nam prosto tłumaczy, że rzeczywiście siedźcie w domu, bo to naprawdę pomaga, bo to działa. No dobrze. Szczepionki mają być. I teraz pytanie... Pytam pana nie dlatego, że pan wie, kiedy będą szczepionki, bo jak rozumiem, to nie pan je kupuje, więc pan nie wie, ale nawet minister zdrowia jest bardzo ostrożny w tych zapowiedziach tych firm, które mówią, że my już w grudniu dostarczymy. Minister mówi, dobra, jak dostarczą w styczniu, będzie dobrze. Tak na pańskie doświadczenie lekarskie i na pańskiego nosa, to kiedy będą te szczepionki właściwie? Szczepionka pewnie będzie zarejestrowana gdzieś w okolicach stycznia, lutego, na tym przełomie. Kiedy będzie zarejestrowana, to co ma być wcześniej dostarczone? Tak. Pewnie nie będzie dostarczone, tak przypuszczam. Jeżeli by było trochę wcześniej, bardzo się ucieszę, ale jedno trzeba powiedzieć. Te wszystkie dokumentacja cała będzie sprawdzona. Ta szczepionka naprawdę musi być bezpieczna, bo przyspieszenia, jakie nabrały prace nad szczepionkami, budzą pewne wątpliwości i otwierają otchłań różnego rodzaju spekulacji, ruchów antyszczepionkowych i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc musimy tym bardziej być tutaj na to naprawdę, no powiedzmy, uczuleni, czy wykazać ogromną uważność, jeśli chodzi o sprawdzenie tego. I to będzie robiła Europejska Agencja Leków. Jeżeli ta szczepionka będzie zarejestrowana, to proces dystrybucji potrwa kilka miesięcy. Ja bym się ucieszył, jeżeli będziemy się szczepić w okolicach kwietnia, maja i to byłby i tak bardzo duży sukces wakcynologii w walce z koronawirusem. Nie wiem, czemu ja pana zaprosiłem do tej rozmowy. Myślałem, że pan coś miłego powie, coś po nas podniesie na duchu, a pan mi mówi, że kwiecień, maj. Przecież my nie wytrzymamy do tego czasu. No dobrze, panie doktorze, ja chcę wrócić jeszcze do tego, do sprawy testów. Bo wszystko wygląda tak, że przypomnijmy sobie wiosenne, okej, to ja wiem, że to były inne czasy, ale wiosenne komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia, to one mówiły, że można poluzowywać lockdowny wtedy, kiedy procent testów, które okazują się pozytywne, będzie wynosił około 5%. Czyli 5% testów to będą testy z koronawirusem. Jak ja patrzę na te wszystkie nasze wyniki w ciągu ostatniego tygodnia, to nie zeszliśmy poniżej 30%, a doszliśmy już nawet do 55%. Czyli tak. Co drugi, albo nawet więcej niż co drugi trafiony. To znaczy, Zwróćmy uwagę na pewien fakt. My testujemy osoby objawowe, czyli osoby, które mają objawy kliniczne. Testują lekarze rodzinni, którzy, śmiem twierdzić, przepraszam, jako praktyki lekarz rodzinny, dobrze znają pacjentów i potrafią ocenić, co się z tym pacjentem jego dzieje. A zatem dobrze celnie trafiają. Te dwa fakty powodują, że dramatycznie wzrosła. I liczba zresztą testów też, bo w sumie nie jest aż taka mała, chociaż zdecydowanie mniejsza niż jeszcze 4 tygodnie temu, ale zdecydowanie celność tych testów została zwiększona. I czy mamy się z tego cieszyć, czy raczej załamywać ręce, bo to oznaczałoby, że gdybyśmy zrobili, nie wiem, 2 razy więcej testów, to mielibyśmy 2 razy więcej zachorowań? No właśnie, bardzo, bardzo dobre pytanie.
nie do końca powinniśmy się cieszyć. Z jednej strony tak, oczywiście, że wyłapujemy te osoby, że te osoby się zgłaszają, o czym mówiłem, że jesteśmy w stanie ograniczyć tą liczbę zakażeń, bo te osoby mamy pod monitoringiem, kontrolą. Z drugiej strony musimy powiedzieć, że jeżeli jest taka duża liczba zakażeń, to część nam pacjentów unika i przenoszą te zakażenia. Powinniśmy także testować osoby nieobjawowe, bo to będzie świadczyło... Ale to słyszał pan o tym, że mają być testy przesiewowe na razie w trzech województwach. Ale nie testami antygenowymi. To znaczy te testy antygenowe powinny służyć nie do przesiewów. Testy serologiczne służą do przesiewów populacyjnych. Testy pan antygenowe... wybaczy, ale ja, mimo że słyszę ciągle o testach antygenowych i serologicznych, no to ja jestem matołem i ja tego nie rozumiem. To proszę nam teraz wyjaśnić takie... Test antygenowy to jest test, który no, to jest rodzaj testu, który wskazuje na posiadanie przez pacjenta danego koronawirusa o określonym układzie antygenu w czasie rzeczywistym. Czyli mamy po prostu... Ale pan wyjaśnił naprawdę. Wyjaśniłem. No, czyli mówi nam w czasie mniej dokładnie... Nie, przepraszam, bo wie pan, ja mam w domu... Ja mam w domu prawniczkę i ona do mnie mówi o stanie faktycznym, a pan do mnie mówi o czasie rzeczywistym. Ludzie, nie możecie jakoś prościej? To jest ten stan faktyczny tu i teraz właśnie, co można stwierdzić testem PCR-owym i antygenowym. Natomiast przeciwciała mówią o tym, że mieliśmy kontakt z koronawirusem. Bo przecież... Zdaje się, że robimy te testy antygenowe nie dlatego, że one są lepsze, tylko dlatego, że one dają szybszy... Znaczy inaczej, że wynik jest po kwadransie, tak? Z grubsza. Tak, wynik jest po kwadransie, że one są tańsze, robimy z tych powodów. Pierwszy powód to czas, drugi to pieniądze tutaj w tym momencie. I ten test antygenowy może nam triażować, czyli rozdzielać trochę pacjentów, prawda? Masz antygen na tą stronę, nie masz na tą stronę, prawda? Pod warunkiem dobrej czułości i swoistości, a one od pewnego czasu, bo na wiosnę to był badziew, mówiąc między nami, natomiast teraz to są testy OK i one mają wysoką czułość, wysoką swoistość, może nie taką jak PCR-owe, ale jednak wysoką. I no to dobrze, ale nie, test... panie doktorze, to jest proste pytanie do pana jako do praktyka. To robić te testy przesiewowe, czy nie robić? Robić testy przesiewowe, ale testami serologicznymi na przeciwciała, bo wtedy będziemy wiedzieli, jaka część populacji ma tą odporność stadną, nie wiemy na jak długo, bo nie wiemy na ile ten poziom przeciwciał będzie się utrzymywał na tyle wysoko, żebyśmy nie zachorowali, ale będziemy więcej wiedzieć. Natomiast testy antygenowe można stosować w takich sytuacjach jak SOR-y, jak pogotowie ratunkowe, jak jakieś testowanie pracowników ochrony zdrowia, żebyśmy wiedzieli, ktoś zaczyna mieć objawy kliniczne, robimy mu test, aha, masz koronawirusa, idziesz do domu. Zostań w domu, nie przychodzisz do przychodni, prawda? Nie będziesz w DPS-ie pracował czy pracowała. Po to są te testy antygenowe. Dobrze, to zostawmy już, proszę państwa, te testy. Ja pana jeszcze raz poproszę, bo pan sam mówi, że to trzeba powtarzać, o taki prosty... Nie, inaczej. Ja pana o nic nie poproszę. Ja panu zadam proste pytanie. A jak pan będzie spędzał święta Bożego Narodzenia? Ja będę spędzał w domu z tymi osobami, z którymi mieszkam na co dzień. Kropka. Nie wybieram się też na ferie. Dodam jeszcze, że 20 lat nie byłem na normalnym urlopie, więc nie jestem dosyć typowy. No to nie, właśnie, to jest złe. To jest złe. Zły pan jest przykład. A Sylwester? Tak. Naprawdę może pan... Naprawdę. Jestem w stanie wytrzymać i niekoniecznie muszę wychodzić nawet przed dom. Tak, proszę państwa, chcę spędzić. Naprawdę... I wierzcie mi państwo, tak spędzałem święta Wielkiej Nocy, nie będę jechał do rodziny i tak dalej, i tak dalej. Tak chcę spędzić. Nie jadę na narty, zresztą nie jeszcze na narty. Jeszcze może pan powiedzieć, że pan nie występuje z PiSu jak poseł Kołakowski. Bo pan do niego się nie zapisał. Ja to wszystko pojmuję, ale dobrze. Wie pan co, jest jeszcze jedna rzecz, która mnie osobiście, to mnie irytuje, przyznaję. To są te reklamy wszystkie albo suplementów diety, albo na przykład środków dezynfekujących, które mówią, że tam mrugają do mnie okiem, że one zabijają koronawirusa. Znaczy, to jest...
Tak. Nie, bo to jest. No to powiedzmy może, dlaczego pana to irytuje? O, to może tak. Irytuje mnie, proszę państwa, bo tak jak ustaliliśmy tutaj z panem redaktorem i słusznie w tej debacie naukowej, publicystyczną naukowej, suplementy diety, no może poza tą witaminą D, która ma dobre papiery i należy ją stosować. Pod warunkiem oczywiście, że to jest dobra witamina D, jak rozumiem, a nie jakaś taka za 3 złote z dyskontu. No dokładnie tak, musi być dobra witamina sprawdzona i tak dalej. To suplementy diety to są produkty spożywcze, to jest żywność, to nie jest lekarstwo w żaden sposób. Żywność specjalnego przeznaczenia, ale bez suplementów diety spokojnie, jeżeli będziemy zdrowo się odżywiać, możemy sobie spokojnie żyć i to róbmy zresztą, bo jednak zdrowe odżywianie jest zdecydowanie lepsze niż niezdrowe plus suplementy. Ale tam, wie pan, ale to jest tam jeszcze jedne rzeczy, które mnie osobiście naprawdę bawią, bo jak ktoś może uwierzyć, że jak sobie poleje, nie wiem, tam podłogę płynem do mycia podłóg albo tam toaletę, to się pozbędzie koronawirusa. No proszę państwa, jak tam, jak w domu macie koronawirusa, to wyście go tam zawlekli, a nie on sam przepełzł. I istnieje obawa, że należy raczej zająć się sobą niż podłogą. Podłoga nie zdechnie od tego, a nam się może krzywdę stać, no. Podłoga nie zdechnie, faktycznie. Panie redaktorze, no właśnie o takich rzeczach trzeba mówić takim głosem, ludzkim głosem pan mówi. No nie, bo wie pan, bo ludzie gotowi są pomyśleć, dobra, to ja już wydam te swoje ostatnie pieniądze z emerytury albo tam ze swojej pensji, nakupię tych środków chemicznych, bo przecież mówią, że to zabija koronawirusa. To ja będę miał czysty dom, zabarykaduję się i już, no. Tak, ale przyjdzie sąsiadka, prawda, z koronawirusem i raz zarazi pomimo tej czystej podłogi. My mamy w sobie koronawirusa. 2/3 przypadków zależy od naszych aktywności. Od tego, czy się spotykamy, czy nosimy maseczkę, czy się dystansujemy, czy nie dystansujemy. I to jest istota. To jest istota. I to, co pan redaktor powiedział, wszystkie inne rzeczy, oczywiście myć ręce trzeba, ale wystarczy ciepłą wodą z mydłem. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, jesteśmy w przestrzeni publicznej, to rzeczywiście coś do dezynfekcji tych rąk, jeżeli tam różne klamki dotykamy, czegoś, jasna sprawa. Natomiast też nie używajmy tego w domu, bo wystarczy woda, wystarczy mydło, nie będziemy mieli zmacerowanej skóry. Dobrze, to przekażę mojemu synowi. Który... Dobra, nie mogę tego mówić, bo mnie później zabije, a ja chcę jeszcze trochę przeżyć. Ostatnie pytanie to jest pytanie o maseczki. Minister Niedzielski powiedział, i to wzbudziło dużą falę przeróżnych spekulacji, a nawet oburzenia, ale to teraz minister bardzo ostrożnie powiedział, że być może maseczki definitywnie nie znikną z naszej przestrzeni, nawet po szczepionkach, nawet kiedy pandemia minie. No po pierwsze musimy powiedzieć, że szczepionka nie zawsze kończy problem z daną chorobą. Tak oczywiście było w przypadku eradykacji, czyli zabicia niektórych patogenów, jak na przykład ospa prawdziwa, której ślady część z nas ma na swoim ramieniu, ale ja mam. Nie, przepraszam, nie, bo wie pan, bo to znowu pamięta pan przecież, ale nie w szczepionkę, no to chłopackie teksty z podwórka, no przecież to oczywiste, każdy z nas dokładnie musi mieć ślad na ramieniu. Tej choroby już, proszę państwa, nie ma dzięki szczepieniom, ale proszę zobaczyć, no grypa, pomimo szczepionek, które są od wielu lat, jest. Prawie nie ma polio, dzięki naszemu Hilaremu Koprowskiemu między innymi, któremu cześć i chwała i pomnik, prawda? Wielkiemu profesorowi, wakcynologowi, wirusologowi, którego w Polsce nikt nie zna poza światem nauki, a powinien zresztą, który już nie żyje, zmarł w 2013 roku w Filadelfii, zapomniany przez Polskę. Hilary Koprowski, tak przypomnijmy, bo tak. Ja pamiętam to nazwisko, tak, no oczywiście. Nawet kiedyś tekst o tym, ale... No, ale wspaniały człowiek i takim części chwała człowiek, który pozbawił świata takiej choroby jak choroba Heinego Medina, czyli polio, tak? To przecież była prawdziwa tragedia. Tragedia. Roosevelt na wózku, prawda? To chociażby. Ale wielu, wielu oczywiście jeszcze w Indiach się spotyka tą chorobę w bardzo określonych tam częściach kontynentu. Ale nie o... Po prostu
grypa nie została wyeliminowana na skutek szczepionki, więc nam się przyda czasem, być może także z powodu innych, i tutaj znowu nie pocieszę Państwa, może innych patogenów, które będą, maseczki w przyszłości. My musimy czyli właśnie... Dobra rada jest taka, proszę, nie wyrzucajmy tych maseczek. Jeszcze się niestety... Nie, wyrzucajmy, bo są jednorazowe, ale kupmy sobie... No nie, ale są sobie takie materiałowe, które są tam kilkurazowe. No. Ja nie mówię o tych... Już nie, już. Dobrze. Proszę Państwa, nie, ja bardzo chętnie bym z panem doktorem teraz powspominał Diego Maradonę, powspominałbym, ale jakoś tak mam takie poczucie, że trochę nie przystoi. To znaczy cieszmy się życiem, bo żyjemy i w ogóle naprawdę jest dobrze. Ale uważajmy. Bądźmy odpowiedzialni, naprawdę wszystko jest w naszych rękach. Ja wierzę w to, że damy radę, ale musimy naprawdę bardzo uważać. No, na koniec jeszcze jedno, bo pan powiedział na samym początku, że trochę ten wirus tak wygląda, i to mówimy bardzo ostrożnie, że trochę wirus zelżał. Tak, troszkę wirus zelżał, ale on trochę łatwiej wchodzi w nas i to jest trochę taka sytuacja, że on może jest w ogóle łagodniejszy, ale jeżeli w populacji jest go dużo, to on stosunkowo łatwo również zdobywa te osoby, które są słabsze. I stąd ta dramatyczna liczba zgonów, która nie może być dla nas liczbą obojętną. To są najważniejsze liczby dnia. Nie te 10, 15 czy 25, tylko te 300, 500, 700. I nad tym się trzeba pochylić. No to pochylamy się, miejmy nadzieję, że ci, którzy za to odpowiadają, również to robią. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Dystans, dezynfekcja, no i maseczki oczywiście. DDM. Nie mylić z DDT. Dziękuję. Do widzenia.